Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Piąty dzień naszych spotkań z Jezusem Nikodemem i między nimi jesteśmy gdzieś my, którzy staramy się pójść tą samą drogą. Zapraszam Was do wprowadzenia i wieczorem, albo w ciągu dnia, albo rano do medytacji. Tak się zastanawiałem nad taką sceną, która tam jest między Jezusem a Nikodemem i nie wiedziałem, czy to jest jakiś rodzaj delikatnej kpiny ze strony Jezusa, czy takiego szczerego zdziwienia, jak Jezus się pyta: i ty jesteś nauczycielem Izraela, a nie wiesz? I z jednej strony tak jakby Jezus sugerował, że właściwie ty, Nikodemie, już wszystko wiesz, co potrzebujesz wiedzieć. Ty nie musisz stać się jakąś inną osobą niż teraz jesteś. Nie musisz skończyć kolejnych jakichś fakultetów teologicznych czy dowiedzieć się czegoś, czego nie wiesz. Ty masz po prostu zacząć żyć. I wydaje mi się, że to jest takie mega kluczowe w ogóle dla nas. Bo oczywiście są takie osoby, które dowiadują się dopiero o chrześcijaństwie, czy dowiadują się jakieś podstawowe rzeczy z wiary i no i dobrze jest coś wiedzieć, no bo nawet trzeba coś wiedzieć. Ale jest bardzo dużo takich osób, które chodziły na religię, ochrzcili ich rodzice do bierzmowania, poszli i to wszystko wiedzą. Tylko że to leży martwe w nich. I sztuka nie jest dowiedzieć się coś nowego albo znaleźć takie kazanie, które teraz mnie tak poruszy, że mnie wykręci wewnętrznie, ja zacznę duchowo żyć. To wcale nie chodzi o brak wiedzy, nie chodzi o jakiś brak w tobie, nie chodzi o to, że musisz zdobyć jakieś dodatkowe kompetencje rozumienia ducha, tylko Jezus właśnie mówi: teraz masz się narodzić na nowo, czyli z tym, co masz. Do Nikodema mówi: ty już wszystko wiesz, co potrzebujesz wiedzieć, tylko masz zacząć żyć tym, narodzić się na nowo, czyli coś, czego nie było, ma powstać w tobie. Ale przede wszystkim tamte wątki będziemy w następnych dniach eksploatować bardziej. Dzisiaj chciałbym się skupić na tym, żebyście w czasie medytacji, w ogóle w ciągu tego dnia, tak bardzo pomyśleli, że wam niczego nie brakuje do tego, żeby żyć duchem. Nie brakuje wam czegoś takiego, co nie wiem, co trzeba wiedzieć bardziej. Taki, jaki jesteś teraz, dzisiaj, w pracy, tak jak będziesz dzisiaj, taka jak będziesz, jesteś zdolny do życia duchem. Nie musi się wydarzyć w twoim życiu coś, co uzupełni twoje braki. Nawet jeśli masz jakieś braki, to możesz żyć duchowo. Bo braki nie zatrzymują tego duchowego polotu, który mamy. Duch pracuje w nas na bazie tego, co mamy, a mamy wystarczająco dużo. Więc jesteś zdolny dzisiaj żyć duchem. Jesteś zdolna. Taka, jaka jesteś. Nie musisz więcej wiedzieć. Nie musisz więcej rozumieć. Więc was zapraszam, żebyście dzisiaj tak trochę pomodlili się: Panie Jezu, no, chciałbym tym duchem jakoś w tego ducha wejść. W czasie medytacji pomyślcie o tym, że taki, jaki jestem, mogę zacząć żyć duchem. To jest bardzo podstawowe, żeby mieć to przekonanie, że ja naprawdę mogę, nie muszę być innym człowiekiem, mogę taki, jaki dzisiaj jestem. To jest bardzo realne, bo wtedy czekamy na coś, co nie przychodzi, zamiast zacząć żyć. Dobrze, to ja kończę już. Do usłyszenia. Bye.